Nadchodzi miesiąc październik, więc mamy także nowego GTA Plusa, czyli przypominam, jest to subskrypcja tylko i wyłącznie na konsolę najnowszej generacji, która kosztuje 27 zł miesięcznie i w zamian dostajesz różne profity w GTA Online. Aktualne profity są od 29 września do 27 października włącznie. No i lecimy po kolei. Na start standardowo dostajesz 500 000 na swoje konto. A jeżeli chciałbyś więcej hajsu wydać, to z GTA Plusem dostaniesz za szarki 15% więcej hajsu. Nietypowo zaczniemy sobie od darmowych fantów. Więc tak, jeżeli masz GTA Plusa kupionego, to możesz sobie zajrzeć do kategorii maski. Dlatego, że tam w kategorii postacie, dalej, masz szarą popękaną lalkę. Prezentuje się ta maska w ten oto sposób. W kategorii potwory także masz maseczkę i jest to brudna poszywana. Zjeżdżamy troszeczkę niżej, kategoria topy. I tutaj lecimy sobie w dół do kategorii bluzy z kapturem. I mamy tutaj dyniową bluzę z kapturem. Kto by się spodziewał. I ostatnia rzecz kryje się w kategorii stroje. Zjeżdżamy sobie w dół do kategorii, która nazywa się specjalne. I mamy strój mumii. Przechodzimy sobie teraz do internetów, bo chcę wam zaprezentować rzeczy, które możecie sobie za darmo odebrać. Zaczniemy od darmowego pojazdu i znajduje się on, co ciekawe, na Warstocku, więc już tutaj wchodzimy w te droższe pojazdy. A dokładnie jest to Terrorbyte. Tak jest, sama podstawa Terrorbyte'a dla osób, które opłacają GTA Plusa, jest darmowa. No i teraz możemy przejść sobie do nieruchomości. Tutaj akurat takiej pełnej nieruchomości niestety nam Rockstar nie dał żadnej. Ale jeżeli masz klub nocny, to możesz sobie go zupgrade'ować za darmochę. Dlatego, że patrz, klikam sobie odnów na przykład i mam tutaj oświetlenie, prawda? I teraz to oświetlenie jest darmowe w każdej wersji, więc można sobie sporo zaoszczędzić. Do tego także, jak macie klub nocny, to przydałoby się zbierać towar. Towar zbieracie w magazynach. I piętro drugie, a także trzecie dla was jest darmowe. Więc możecie już tutaj troszeczkę więcej tego towaru pozbierać. Jak już odebrałeś swojego darmowego Terrorbyte'a, to możesz sobie porobić zlecenia klientów. Odpalasz się właśnie z tego panelu. Cyk i właśnie masz do zrobienia kilka misji. Przypominam, za zrobienie 5, może być nawet 5 razy taka sama misja, dostajesz zniżkę na opresora MK2. Więc jak najbardziej warto. Ale moim zdaniem najciekawsza rzecz w tym GTA Plusie jest to, że masz ten cały klub nocny, prawda? I aktualnie tutaj zbierać się towar w magazynie. Normalna sprawa. Ale dla osób, które opłacają GTA Plusa, ten towar zbiera się 3 razy szybciej. Czyli tak naprawdę w pewnym stopniu macie premię razy 3 na klub nocny. Ale oczywiście raz na jakiś czas musicie, wiecie, sprzedać ten towar. Ale no w pewnym stopniu jest to no 3 razy więcej hajsu. Ta sprzedaż zajmuje wam 10 minut tak naprawdę, więc to nie jest tragedia. A zrobicie mnóstwo hajsów w tym tygodniu, jeżeli macie GTA Plusa. Więc premia jest... Nie, nigdy nie było takiej premii na klub nocny, jak teraz jest. Masakra. Jak ktoś ma GTA Plusa, grajcie, zarabiajcie, nawet awkujcie i hajs będzie sam wpadał. I została nam ostatnia premia do omówienia i dotyczy ona wciąż klubu nocnego. Mianowicie, jeżeli macie wojny handlowe na sesji, to jeżeli zbierzecie ten towar, to dostaniecie go 2 razy więcej. Do tego jeszcze pamiętajcie, że w najnowszej aktualizacji Rockstar dodał możliwość dzwonienia po takie pseudo wojny handlowe. Do Johana dokładnie dzwonicie. I za te misje, które wam Johan da, także dostaniecie 2 razy więcej towaru. Więc w tym tygodniu, w tym miesiącu klub nocny naprawdę da wam mnóstwo hajsu. Pa gościu, jestem ścianą. Niezłe dymy. Dobra, ale zostały nam jeszcze jedne rzeczy do omówienia, a mianowicie darmowe są także dostawy od Pegasusa, jak sobie zadzwonimy. Proszę bardzo, dzwonię do nich. I normalnie za dostawę pojazdu z Pegasusa musimy płacić. Jeżeli masz GTA Plusa, to jest to wszystko, jak widać, darmowe. Do tego także, wow, mamy darmowe umiejętności prezesa. Proszę bardzo. I tak naprawdę to już tyle, jeżeli chodzi o ten materiał. Dziękuję wam bardzo za obejrzenie tego materiału. Ja się żegnam, siempre, cześć, elo!